Moim zdaniem to jest super we współpracy z agencjami pracy, że one robią rekrutację od A do Z. Najlepszym źródłem pozyskiwania kandydatów, w moim odczuciu, jest praca z tak zwanymi kandydatami pasywnymi. Po takich rozmowach koniecznie wróć ze szczerym feedbackiem do rekrutera. Dobry rekruter nie kończy rekrutacji na samym tak zwanym placementie, czyli wystawieniu faktury za zarekomendowanego przez ciebie kandydata. Nad powierzeniem rekrutacji firmie rekrutacyjnej? Z tego odcinka dowiesz się krok po kroku, jak wygląda współpraca z Headhunterami. Numer jeden to przede wszystkim wyszukanie odpowiedniej agencji. Pomoże Ci w tym wyszukiwarka Google i opinie znajomych, koniecznie sprawdź opinie na temat danej agencji także w internecie. Portale typu GoWork czy Google mówią wprost i dzielą się opiniami na temat agencji. Ludzie piszą także z perspektywy. Firm, które korzystały z takich agencji, jak i kandydatów, którzy brali udział w rekrutacjach. Jeżeli te opinie są negatywne, no to pewnie nie korzystałabym z takiej firmy. Jak już znajdziesz odpowiednią agencję, a być może będzie kilka interesujących agencji, to warto wysłać do nich zapytanie ofertowe. W zależności od firmy, takie agencje mają na stronie zakładkę Kontakt najczęściej e, i tam jest albo numer telefonu do handlowca, albo e-mail kontaktowy. Niektóre firmy mają formularz, a w ogóle super rozwiązaniem, które sami stosujemy, są bezpłatne konsultacje. E, u nas w JobHouse na naszej stronie, w zakładce Kontakt, możesz umówić się na takie bezpłatne 15-minutowe konsultacje, e, więc jak klikniesz od razu dodać się do kalendarza e, takie spotkanie, i możesz pokrótce omówić z agencją projekt rekrutacyjny, który chcesz jej powierzyć. Kolejnym krokiem jest przedstawienie pokrótce. Pamiętaj, że w tym pierwszym wywiadzie, ten pierwszy wywiad to jest taki wywiad bardziej handlowy, żebyś Ty powiedział, kogo szukasz, a agencja wyceniła Ci tę usługę. Więc do tego pierwszego spotkania warto przygotować mniej więcej, kogo, kogo poszukujesz, na kiedy poszukujesz takiego pracownika, jakie warunki możesz mu zaproponować, i pokrótce omówić ten temat z handlowcem. Handlowiec odniesie się zazwyczaj już podczas tego. Pierwszego spotkania albo nawet rozmowy telefonicznej, powiedz się, ile ta rekrutacja będzie kosztować. Ewentualnie niektórzy handlowcy wysyłają taką ofertę w PDF-ie z informacją o firmie po spotkaniu zazwyczaj następnego dnia. Oczywiście przeanalizuj, czy cena, którą proponuje agencja, jest dla ciebie ok. Musisz wiedzieć, że większość cen, które proponują agencje pracy, jest negocjowalna, czyli jeżeli okaże się, że jednak ta cena jest nieco za wysoka, masz inny budżet przeznaczony na tą rekrutację, to myślę, że warto, warto się odnieść, bo to zarówno sama cena za uruchomienie rekrutacji, jak i Success fee, bo w takim modelu rozlicza się najwięcej firm, ale także okres gwarancji, który proponuje w cenie agencja, podlega negocjacjom. Jak dostaniesz już propozycję umowy od agencji, to koniecznie prześlij ją do swojego prawnika. Ewentualnie, jeżeli sam masz podstawową wiedzę prawną, wiesz, co w takich umowach powinno się zawierać, to przeanalizuj ją sam. Jeżeli wiesz, że to procesowanie umowy będzie trochę trwało, Poprawki po Twojej stronie, czy po stronie Twojego prawnika, ewentualnie poprawki po stronie agencji, a zależy Ci na tym, żeby uruchomić rekrutację jak najszybciej, to możecie rozpocząć już na samym zamówieniu. Wtedy wystarczy nawet mailowo potwierdzić sobie warunki współpracy, a umowę procesować w międzyczasie. Ja przynajmniej tak robię. Zwykle elementem takiej umowy jest opis stanowiska, czyli zamówienie dotyczące rekrutacji pracownika, którego szukasz. Więc na tym etapie musisz już mieć przygotowany opis stanowiska. Jeżeli reprezentujesz większą firmę, to najczęściej Twój dział kadrowo-płacowy czy dział HR będzie miał taki opis stanowiska i możesz go przesłać do agencji. Na takim opisie stanowiska powinny się znaleźć nazwa stanowiska, zadania na stanowisku, wymagania wobec kandydata i co możesz mu zaoferować. Jak już dopełnicie wszelkich formalności, to czas na briefowanie i to ty będziesz briefowany przez reprezentanta agencji. Najczęściej jest tak, że pierwsza osoba, z którą się spotkasz w agencji, to jest handlowiec osoba, która. Przygotowuje ofertę dla klientów i przeprowadza taki wstępny, wstępną analizę Twojej potrzeby i wycenia usługę, a później spotykasz się już z rekruterem, który będzie prowadził dla ciebie projekt. Więc na takie spotkanie warto zarezerwować około godziny czasu i podczas tego spotkania powiedzieć wszystko, na czym zależy ci w tym procesie. Bo oczywiście rekruter będzie dysponował opisem stanowiska pracy, który mu udostępnisz, ale myślę, że dużo ważniejsze jest to, co jest między wierszami w tym opisie stanowiska, czyli to, na co zwracasz uwagę osobowościowo. Z jakimi ludźmi lubisz pracować, być może masz nawet w głowie jakieś wyobrażenie na temat tego pracownika, czasami nawet wyobrażamy sobie już, jak on wygląda. Więc to wszystko, co jest dla Ciebie istotne, z jakimi ludźmi lubisz pracować, w jakim wieku powinna być ta osoba, chociaż my w agencjach nie możemy dyskryminować nikogo ze względu na wiek, to być może masz jakieś preferencje w tym zakresie i warto je przekazać rekruterowi. Jak już dokładnie omówicie sobie ten profil stanowiska, to możesz już przekazać pałeczkę rekruterowi i skupić się na swoich codziennych obowiązkach. Moim zdaniem to jest super we współpracy z agencjami pracy, że one robią rekrutację od A do Z, czyli ty nie musisz zamieszczać sam ogłoszeń o pracę, nie musisz przeglądać tych wszystkich aplikacji, które spływają, a musisz mieć świadomość, że 90% aplikacji, które spływają, czyli CV, które napływają na ogłoszenie, nadają się do kosza, bo na stanowiska dyrektorskie zgłaszają się kelnerki, więc my to wszystko odsiewamy, bierzemy na siebie. Spotykamy się z kandydatami, prowadzimy rozmowy kwalifikacyjne, bierzemy też to na siebie, że niektórzy kandydaci nie stawiają się po prostu na rozmowach kwalifikacyjnych, więc unikasz całego tego stresu i marnowania czasu z tym związanego. Więc rekruter przeprowadza ten projekt rekrutacyjny w cyklu tak zwanym end-to-end, -end, czyli od A do Z. Zajmuje się i poszukiwaniem, i sourcingiem kandydatów we wszystkich możliwych źródłach, i selekcją tych zainteresowanych kandydatów, i weryfikacją. Ich kompetencji, także jeżeli potrzebujesz sprawdzić bardziej wymagające kompetencje, typu na przykład znajomość języka obcego. To większość agencji również będzie w stanie je zweryfikować. Tutaj jedynie drobna uwaga, że jeżeli chcesz zweryfikować bardzo techniczne kompetencje, czyli na przykład programistyczne w przypadku rekrutacji IT, albo szukasz jakiegoś pracownika o profilu mocno technicznym, nie wiem na przykład spawacza, no to wiadomo, że rekruter raczej w agencji pracy nie ma spawarki na stanie, więc nie będzie w stanie sprawdzić aż tak mocno kompetencji. Więc takie bardziej techniczne umiejętności warto, żebyś sprawdził jednak u Siebie. Rekruter oczywiście może sprawdzić prawdomówność takiego kandydata, jego doświadczenie, to jak wykorzystywał dane cechy czy kompetencje w poprzednich miejscach pracy. Na życzenie może sprawdzić także referencje takiego kandydata, ale właśnie głównie skupia się na tym, żeby sprawdzić, czy ta osoba zawiera cechy, których szukasz, to co powiedziałeś rekruterowi podczas spotkania briefującego. Rekruterzy szukają pracowników na wiele różnych sposobów. Ja osobiście uważam, że im więcej tych metod dotarcia do potencjalnych kandydatów zastosujemy, tym są większe szanse na znalezienie odpowiedniego kandydata. Więc rekrutacja, oprócz tego, że szuka w modelu tradycyjnym, czyli przez ogłoszenia o pracę, najczęściej na największych portalach w Polsce, to ma zazwyczaj też bardzo dużą bazę własnych kandydatów, czyli takich osób, które zgłosiły się w zależności od tego, ile agencja działa na rynku. Które zgłosiły się do tak zwanej bazy w, w okresie działania agencji. Często agencje pracy prowadzą bardzo podobne projekty rekrutacyjne, więc jak zlecisz im projekt, to często mają już do polecenia jakichś kandydatów, bo niedawno zakończyli podobny projekt. Chociaż takim najlepszym źródłem pozyskiwania kandydatów w moim odczuciu jest praca z tak zwanymi kandydatami pasywnymi, czyli osobami, które nie szukają aktywnie pracy. Szukamy takich osób na LinkedInie, w firmach o podobnym profilu. To jest tak naprawdę headhunting z krwi. Gości, czyli szukanie w szeroko pojętym internecie i na rynku wśród firm osób o podobnym profilu, które mogą pasować do Twojej firmy. Zwykle w okresie około dwóch, trzech do maksymalnie 4 tygodni rekruter powinien Ci przedstawić pierwsze rekomendacje odnośnie zatrudnienia, czyli pierwsze CV kandydatów, których rekomenduje po prostu do pracy w Twojej firmie. Ja osobiście działam tak, że wysyłam, jak tylko mam jakiegoś ciekawego kandydata, to od razu go przesyłam do klienta. Niektóre agencje pracują także że najpierw pulę kandydatów i prezentują na przykład dwóch, trzech kandydatów w tym samym czasie. Ja osobiście uważam, że lepiej działać od razu, czyli jak tylko kogoś ciekawego mamy, to od razu go wysyłamy, no bo rynek pracy jest taki, że kandydaci mogą nam po prostu uciec z tego procesu do innych firm, jeżeli będziemy zbyt rozwlekać w czasie tę rekrutację. To, co dostaniesz od rekrutera, to zwykle CV takiego kandydata, jego krótkie podsumowanie, czyli w kilku zdaniach opisanie jego mocnych, słabszych stron, jego motywacji, jego doświadczenia zawodowego, informacje o tym, jakie są oczekiwania finansowe takiego kandydata i oczywiście od kiedy może zacząć pracę. Możesz oczywiście z tymi CV się zapoznać, warto też spotkać się z tymi wszystkimi kandydatami już osobiście u ciebie w firmie. To jest super, że agencja zweryfikuje już to wszystkie, te wszystkie twarde umiejętności i cechy, których potrzebujesz u danego pracownika, a ty tak naprawdę możesz wybrać już sercem, czyli po prostu zobaczyć, z kim ci się fajniej rozmawia, z kim masz po prostu flow i, i tak zwaną chemię. Po takich rozmowach. Koniecznie wróć ze szczerym feedbackiem do rekrutera. To znaczy, powiedz mu szczerze, co ci się podobało, co ci się nie podobało w tych kandydatach. Są oczywiście rzeczy, na które możesz przymknąć oko, i prawdopodobnie będzie tak, że nie każdy przedstawiony kandydat będzie spełniał 100% Twoich oczekiwań. Ale być może są rzeczy, na które możesz przymknąć oko, które nie są dla Ciebie bardzo kluczowe, a ważniejsze będzie to, że osoba ma podejście do pracy, widzisz jej zaangażowanie, widzisz, że ona chce pracować w Twojej firmie. I warto w, wtedy przymknąć oko na takie rzeczy, które nie są bardzo, bardzo istotne i które dyskwalifikują takiego kandydata. Jak już podejmiesz decyzję o tym, kogo zatrudniasz, może się zdarzyć tak, że z tych pierwszych kandydatów, których przedstawi Ci rekruter, nie spodobać się nikt. Wtedy oczywiście powiedz szczerze, i dlaczego żadna osoba Ci nie odpowiada, i rekruter powinien szukać do skutku. Ale polecam, żeby bardzo nie przebierać w tych kandydatach, no bo jednak nie ma ich bardzo dużo na rynku, zwłaszcza jeżeli szukasz osoby o jakichś niszowych cechach, umiejętnościach, doświadczeniu, to prawdopodobnie takich kandydatów na rynku może być mało, więc jeżeli będziemy szukać bezkonatów, no to te osoby, które może nie są w 100% idealne, mogą nam po prostu z tego procesu rekrutacji odpłynąć. Jak już zdecydujesz się na zatrudnienie jednej osoby, to przekaż informację rekruterowi, w zależności od tego, jak czujesz, czy wolisz przekazać tę dobrą informację sam, czy rekruter powinien przekazać taką informację. Jednak polecam, żeby dokończył projekt rekruter. Warto przygotować list intencyjny lub nawet już umowę dla takiego kandydata, podpisać z nią. I koniecznie podtrzymywać kontakt z kandydatem. My w agencjach nazywamy to tak zwanym podgrzewaniem kandydata, czyli warto być z nim w stałym kontakcie, żeby aż do momentu, kiedy on rozpocznie pracę, Podtrzymywać z nim relacje, być z nim w kontakcie, powiedzieć, jakie są kolejne kroki, jak będzie wyglądał onboarding, żeby ta osoba czuła się zaopiekowana i przypadkiem nie uciekła nam do innego procesu rekrutacyjnego. Dobry rekruter nie kończy rekrutacji na samym tak zwanym placemencie, czyli wystawieniu faktury za zarekomendowanego przez ciebie kandydata, tylko sprawdza też, czy osoba odnalazła się w Twojej organizacji. Pyta o to i ciebie z perspektywy pracodawcy, i samego kandydata. E, większość firm proponuje także tak Zwaną gwarancję, czyli jeżeli by się okazało, że ta osoba nie sprawdzi się, zrezygnuje, cokolwiek się wydarzy, że ta współpraca nie będzie kontynuowana, to rekruter powinien bezpłatnie ponowić taką rekrutację. Tego oczywiście Ci nie życzę. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi, w którym opowiedziałam Ci, jak od A do Z wygląda współpraca z agencją pracy, będziesz mógł uniknąć pewnych błędów w wyborze agencji i we współpracy z agencjami. Jeżeli ta wiedza była dla Ciebie przydatna, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Zachęcam Cię także do subskrybowania, wtedy dostaniesz powiadomienie o nowym odcinku z tej serii.